Ryszard Maj, Kolej od Kuchni, zapraszam. I proszę Państwa, na kolei to, co było dotychczas niemożliwe, staje się faktem. Pociągi pędzące z prędkością 160 na godzinę musiały mieć podwójną obsadę, czyli musiał być maszynista i pomocnik względnie dwóch maszynistów. Teraz wprowadzono pojedynczą jazdę do prędkości 160 km na godzinę. Co to daje? Daje bardzo dużo. Raz, mniej osób do obsadzenia składu pociągu. Dwa, pociągi osobowe, tak jak tutaj na tej linii, gdzie prędkość drogowa jest 160, mogą teraz też zwiększyć. I tu z powodzeniem ten elf, który stoi w peronie, może rozwijać prędkość wyższą, ponieważ maksymalną ma 160 km na godzinę. Będzie to swego rodzaju rewolucja. Tak, aby pociągi chociaż o 10 na godzinę przyspieszyły, czyli 140 na godzinę by się poruszały osobowe, jest oszczędność czasu. Ludzie szybciej dotrą do celu. Przy prędkościach wyższych jak 160 musi być europejski system sterowania ruchem pociągów. Sygnalizacja kabinowa oraz kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Najwięcej optymizmu tutaj właśnie z tym ruchem pasażerskim. Jeśli to wejdzie też do obsługi pociągów osobowych, to mamy po prostu prawdziwą rewolucję na kolei, bo na tych liniach przystosowanych do dużych prędkości skorzystają również pasażerowie poruszający się normalnymi pociągami osobowymi. Tu należy uzbroić się w cierpliwość i czekać, co przyniesie nowy rozkład jazdy do pociągów osobowych. Może ta prędkość rozkładowa ulegnie zmianie.